W poprzednim odcinku. Wybraliśmy się w końcu w wyprawę do leśnej willi. Trochę trwało. Zebraliśmy trochę sadzonek po drodze, oczywiście. Mamy teraz więcej fajnych drzewek. I po długiej drodze udało nam się dostać do tej właśnie willi. Co prawda płynęła, ale to dobrze dla nas. To, co tam znaleźliśmy i co się tam dokładnie stało, musicie sobie zobaczyć w poprzednim odcinku. Po powrocie do wioski, poszliśmy jeszcze sobie do piekła, gdzie dropiliśmy główki Widerów. Zajęło to bardzo długo i musieliśmy się pozbyć 76 lider Jako, że kiedy ja to nagrywam to jest dwie godziny przed publikacją poprzedniego odcinka, ponieważ ja to nagrywam w piątek, kiedy wy jeszcze nie obejrzeliście poprzedniego odcinka, to jeszcze nie wiem co mi doradziliście w kwestii Alaya i tak dalej, co tu powinienem zrobić oraz co chcecie zobaczyć de facto w tym odcinku, więc pozwólcie, że zadecyduję za was i zrobimy coś co... Myślę, da trochę więcej rozrywki Wam, ponieważ mi bardzo zależy na tym, żeby po pierwsze znaleźć sobie perły, krótko mówiąc, bion endermanów po prostu w piekle, żeby sobie nafarmić te perły, oraz żebyśmy sobie znaleźli. Bastion. Przede wszystkim po to, żeby zdobyć e, recepturę ulepszenia zbroi do, do nederytowej, bo już sam nederyt później możemy sobie wydobyć gdziekolwiek. W piekle po prostu zajmie nam to wieczność, ale no, still, da się to zrobić. E, Niemniej potrzeba nam na pewno zrobić coś, co będzie trochę ciekawsze. E, tak, ogólnie chciałem, tak, wiem, wiem. Ja wiem, że ja powinienem zbudować już ten magazyn. Ja wiem, no, ale myślę, że może tego typu odcinek będzie trochę dla Was ciekawszy. Farma tam się robi. Poza tym nie mam jeszcze zaprojektowanego tego magazynu. No przyznam wam się szczerze, że nie, nie zaprojektowałem go jeszcze, chciałbym, żeby on jakoś fajnie wyglądał, więc pierwszy chcę zaprojektować dom, który już mam prawie zaprojektowany i tam będzie. Niemniej chciałbym, żeby w tym samym stylu był zrobiony magazyn i później mam też pomysł na to, żeby całą tą wioskę przerobić dokładnie na ten sam styl, więc ogólnie w planach budowania jest dużo, więc jeżeli czekacie na budowanie, to będzie i będzie go dużo, bo każdy domek po kolei będzie musieli przerobić. I będziemy to robili na odcinkach. Lub może na jednym wielkim odcinku po prostu przemodelujemy całą wioskę. Niemniej, tak jak mówiłem, ja chcę pierw zrobić. Widera i Smoka, chociaż czy, czy to jest aż tak mi potrzebne? Ten Weeder i Smok. Dobra, pomyślimy. Nikt nie każe nam od razu załatwiać Widera, ale też nie chcę, żeby ten content nam się dość szybko skończył. Ja w ogóle sobie spalę te wszystkie miecze, na, na co mi to? Czy ja spaliłem kurde kilow? No debil, no debil, żelazny kilo spalił, nie? Złote miecze może da się jakoś przetopić na złoto. Ej, ej, czy to się uda? Czy ja dostanę z tego dwie stawki złota? A, no to interes życia wam powiem zrobiłem, nie? Dobra, ale to co bym chciał zrobić jeszcze zanim się wybierzemy do piekła, to na pewno wydobyć sobie trochę, trochę obsydianu, żeby po prostu już tam nie robić, żeby już po prostu nie wracać się do portalu, tylko tepnąć się do tego lub do... Któregoś innego gdzie się utworzy, nie? Myślę, że jak będziemy przyszli szukać debrisu. Chociaż no nie wiadomo, może uda nam się znaleźć cały debris w bastionie. O ile uda nam się znaleźć bastion? To, to było najlepsze rozwiązanie: znaleźć bastion, w którym znajdziemy całą liczbę debrisu, jaką potrzebujemy. To było po prostu genialne. No ale wiem jakie jest Minecraft i wiem, jak ja mam szczęście i że w zasadzie tego nie mam. Dlatego na 99% nie znajdziemy tam wszystkiego, czego potrzebujemy. Więc ogólnie będzie hała. Ja zapomniałem ile to się kopia. Uzbierałem sobie 13 z tego względu, że potrzebuję jeszcze na stół na do enjantu, bo przecież bez tego nam się nie uda później poenjantować. Tego wolałem już teraz wydobyć, żeby później nie tracić czasu już na kolejnych odcinkach na wydobywanie tego. Odłożę sobie tutaj te trzy obsydianu. Resztę wezmę ze sobą. Netherrack zostawię. Wezmę łódkę, bo łódka będzie mi potrzebna do ładowania endermanów, jeśli je znajdziemy. Szczęście to mi się przydało w ogóle w tej grze, żeby kurde cokolwiek zrobić. A właśnie zapalniczkę, ty, bo czym ja sobie od ja nigdy nie miałem szczęścia do szukania bastionów. Nawet jak kiedyś grałem te speedruny Minecraftowe i tak dalej, jak streamowałem, to też zawsze strasznie miałem problem wejście do piekła miałem jeszcze w miarę fajne tempo, ale później żeby znaleźć kurde jakiś bastion czy coś to po prostu było eee, katorga. No i zresztą tutaj też mamy taki cudowny spawn że jak coś znajdziemy to będę mocno w szoku, w sumie wezmę sobie jeszcze jakiś inny kilo, jakiś żelazny na przykład jakbym miał się przekopywać, bo trochę tego diamentowego mi szkoda Ty czajsz, a jakby do Minecrafta rekiny dodali? Ej właśnie, miałem sobie włączyć muzyczkę w Minecrafcie Niech nam sobie cichutko gra, lecę widzowie z tematem Słuchajta, plan jest taki Idziemy w tamtą stronę, bo tam widzieliśmy na lewo jakąś wyspę od jak poszliśmy do tego jeżeli tam nic nie będzie to się wracamy tutaj Spróbujemy się wspiąć tutaj, zobaczyć czy stąd zobaczymy jakiś biom. Jeżeli nie to lecimy, przekopujemy się przez tą ścianę. Na wprost dosłownie tak o. taki jest plan. Rzemia się tu nie wywalił na głupi Web. My się lubimy z magma nie? Oj, tak, tak, byczku. Oj, tak, tak, byczku! Oj, pójdziesz w on, byczku. Nie wiem do czego to ale se wezmę. Magma Kierm. magma. Aha, odblokowane receptury. Jeszcze tego tu brakowało. Dobra, tak, no to jest w tamtym miejscu to co mówiłem. Aha, i nie wziąłem sobie złotych rzeczy ze sobą. No to będzie fajnie. To mnie niepokoi, to mnie bardzo niepokoi, nie? To mi się wydaje że jest tak stosunkowo bezpiecznie, jak sobie to pozabudowujemy po, po i tu sobie zrobimy jakieś wejście. No, wydaje mi się, że to będzie najlepsza możliwa opcja. Ej, no powiem wam szczerze, że poza tym czerwonym i białym, to ty nic nie widzę i tam ty, ty, ty niebieskie płomienie. Ej, no, wygląda to obiecująco, ale nie na tyle, żebym tam się chyba schodził. Nie widzę stąd nigdzie, znaczy, a może jakbym wyłączył shadery? Ojo, oj, jak wyłączę shadery, to dopiero główno widzę i to z XD, że ja na shaderach widzę więcej niż bez shaderów, nie? To chyba, o, no bez kito, ty, no, więcej widzę na shaderach niż bez shaderów. Nie, dobra, to, to tam nie ma sensu iść w takim układzie. Znaczy, tam widzę pigliny, Nie widzę tu najmniejszego sensu. No, nigdzie nawet nie widzę jakiegoś zalążka, żebym tam miał iść to, penetrować. To strasznie dużo czasu będziemy na tym tracić. O, czekaj, tu jest jak Jakieś przejście? Może tu coś będzie? Też nic nie widzę, ale możemy podejść jeszcze tutaj w, ta, w tę stronę, zobaczyć, czy tu coś może będzie. Jeżeli nie, to idziemy się przekopywać, nie? No, tak jak mówiłem, tutaj bym tam z lasu i gówno bym zobaczył, nie? Nie, no, nie widzę tu nic. Nie widzę tu tego biomu, który mnie interesuje. Dobra, robimy nawrotkę. Kopiemy się w tę stronę. No, najlepiej to by było, jakby wszędzie netherrack był. To bym się najszybciej przekopał. O, przekopaliśmy się gdzieś. O! I piknie. O i nie piknie, oj nie piknie, oj nie piknie, ani trochę nie piknie, w ogóle nie piknie, w ogóle mi się to nie podoba. Halo? Jest jakiś punkt zaczepienia. Najbardziej się boję tego gasta, że gdzieś mnie tu strzeli. Ja nie wiem gdzie on poleciał. Materiały mi się kończą, a tam jeszcze kawał drogi jest. Czy ja tu nie dostrzegę żadnego bastionu? Halo? i powiem wam, przydatna jest ta luneta, co prawda wolałbym e, korzystać z tego przybliżenia na Optifine, właśnie pod którym a tam co jest? Ej, tam też jest ten biom! Nie no dobra, ale tu mam bliżej, nie będę już wydziwiał, tylko pójdę i tak zdechnę. O, już są etki. Dobra. Mamy to, co chcieliśmy, chociaż, chociaż jedna rzecz. Teraz pozostaje jeszcze kwestia drugiej rzeczy, czyli bastionu. Dobra. O, 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 tu jakiś sięż jest, dobra. Jest jakiś plan. Z tego badziejstwa zrobimy sobie kill off. prawda kamienny to będzie, no ale zawsze lepsze to niż nic. Lepsze to niż kopać diamentowym, nie? Trzeba sobie tu pozaznaczać. No i no nie wygląda to źle. No czy to mnie niepokoi trochę? Trzeba zrobić to debilo odporne. Jeszcze troszeczkę gzibków pół zbieramy z niej. Kurde, ty się tylko tu nie zgubił. Dobra, za wodospadem w lewo. Ej no, biom biomym, ale tu nie ma żadnych endermanów, ty. No jeden był gdzieś tutaj, się fendał, ale znik. To idziemy dalej w takim razie. Wow, wow, Oho, oh, ho. Oh, oh. Mi coś mignęło tam jakby i mnie to bardzo niepokoi. Ty no kopie, kopia tu nic nie ma. Przegasta gdzieś tam po lewej jakby. O! Ej, tu duży jakiś biom jest! Ale ile ja się przekopałem, pasz to? <grystanie> Ty no masakra. Ale patrz, no tutaj na tym biomie nic nie było. A nie, jest jakiś adek. Skrajny kredek. Właś do łódki, o właśnie. W las do łódki czy nie w las? W las. No i elegancko, i perełka zdobyta. A ten biom to jest jakaś porażka tutaj, nie? No strasznie malutki jest. Możemy iść na tamten drugi biom. Tam jest większy biom, to może więcej sobie nadrobimy tych pereł. Ale kurde ile tu trzeba było się przekupywać. Ja. Ej, tu się chyba da nawet tak sensownie zejść. Ciężko będzie tu wracać. Ja już to wiem. Ale biom spory. Chodź tu, Edward. Prawa jest. O, właśnie. Siadaj do łódki. Git. Kolejna perła. I co tu masz czarnego? To jest bastion! Ej, to jest bastion! Ej, to jest bastion! To jest bastion, prawda? Ej, jak w mordę strzelił, że to jest bastion! O matko. O matko. O, o matko. Teraz weź tam wleś. Ty, ale jak bastion, to idziemy. Znaczy, boję się trochę, bo tam jest masa choglinów, ja nic nie mam złotego. Hmm, trochę ciepskiej pomysł, patryczką. Bo chcę sobie zrobić taką podwózkę do góry. Zobaczyć, co tam jest. Ej, tu jest skrzynka od razu. Ej, dobra, wkopiemy się, wkopiemy się, słuchajcie. Trzeba zabezpieczyć tylko, żeby one mi tu nie wskoczyły. Dobra, nie wskoczą mi tu. Okej, okay. cyk, jak rozwaję, to tu będzie skrzynka. Jest skrzynka ty. Jak maśniutko Dobra, co możemy wywalić? To możemy wywalić, to sobie weźmiemy, to, możemy walić, to sobie weźmiemy Okej okay. Tu jest kolejna strzałka JEST TO CZEGO SZUKAM! Ja to odniosę do chaty, ja to odniosę do chaty wam powiem Nie, bo ja nie chcę ryzykować, że ja to stracę Ja nie mam aż tyle szczęścia widzowie Tylko teraz ba, robić tu teleport Zróbmy tu teleport Zróbmy tu teleport Ej, bez kitu, zróbmy tu teleport Może będziemy mogli się tutaj tepać eee... Jak ja mądry jestem. Ten killoff jest tak zużyty. Kości sobie weźmiemy. Nie, dobra. Weźmy pierw to. To jest najważniejsze. Za co ja to mogę wziąć? Za netherrack. To mi nie niepotrzebne. To mi nieprze... Złote karotki na pewno chcę i jabłko na pewno chcę. Za co ja to mogę wziąć? Za pięć chleba weźmiemy sobie karotki, a za to weźmiemy sobie to. Git. Blok kości też bym sobie wziął. Za wiadryczko. Ej, ja jestem ukontentowany, spadamy stąd na razie. To jest, to, ten bastion jest do splądrowania jak najbardziej, ale trzeba sobie zrobić teleporta tutaj. Moi kochani widzowie, zróbmy sobie tutaj gdzieś teleport, powiedzmy w tym miejscu. Ciekawe gdzie nas wywieje. Cyk, cyk, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, odpalando. I teraz pytanie czy zadziałało, okej, okay. jest git. Ja nie mam łóżka? Czy mam? Jestem na jakichś bagnach, w ogóle mi się to nie podoba. Dobra, pierwsze co, wieża z netherracku, żebym wiedział, w którym miejscu jest ten teleport. Ale gdzie ja jestem? Ciekawe jak daleko jestem od bazy. Kurde, bym sobie tak wiecie, w sumie mam perłę ej, bez kitu. no debil, Gituwa. Aha, jeszcze zrobię sobie screena koordynatów, Ok, screen zrobiony. A teraz jak wlezę do tego teleportu, to mnie przeniesie tam do tego tego, bo jeżeli do tego tego głównego, to się popłaczę chyba. Nie, dobra, czyli są w odpowiedniej odległości od siebie, zarąbiście widzowie, czyli po pierwsze możemy sobie tu przyjść na spokojnie, jeżeli będziemy chcieli z bazy, a po drugie mamy tutaj to gówno, więc y, pytanie tylko jak ja mam się dostać do bazy. Na szczęście powiem wam, nie jestem taki głupi na jakiego wyglądam. Ej, ale nas wywiało, moja baza jest na 650... 695 minus 22, a jestem na 1000... minus 1552?! Co? Dwa tysiące kratek do chaty? Ej, no jaja se robicie? Teraz w tu... W którą stronę ja miałam iść? Żeby to malało. W tą stronę to maleje? 4, 2, tak, w tą stronę to maleje. O matko. No dobra, ty. Masakra. No tak, tak jak wschodzi słońce. Ej, a może my jesteśmy na tych bagnach, co byliśmy w ostatnim odcinku? Może tu są te moczary po prostu, ej. Jeżeli tak, to ja wiem, gdzie jestem. I wcale nie ma tak daleko. Ale słuchajcie, poza tym, że ten, to jeszcze to powinno nam maleć. W sensie zetka nam powinna maleć. O matko. No widzowie, powiem wam. Uff. Ej, pancernik? Ale nie mam miotełki. A jak go zabiję, to dropnie? Daj zbroję. Nie dropu. No nic, trudno. No powiem wam szczerze, czeka nas daleka droga. Ej, tam jest wioska. Znaczy inaczej, ja tam idę do tej wioski tylko po to, z nadzieją, że tam będzie jakiś kowal i jakieś diamenty, serio. Jakby to jest jedyne, co mnie interesuje w tej wiosce. Znaczy, no może ewentualnie słabę zbiorę. Kurde. <laughs> Kurde, jak kawalerka w Warszawie. Bardzo farmerska wioska. Nothing special. Idziemy w takim razie dalej do bazy. No ale ty, no mi to śmierdzi, że to jest faktycznie gdzieś tutaj niedaleko. Północ-południe, południowy wschód, jeżeli dobrze mówię. No i tu mamy ocean. I tu mamy ocean, i to jest, wydaje mi się, dobry kierunek. Na bank, na bank, pa, i zaraz będziemy w chacie. Tak, tu jest ten jeden statek, tu jest ten drugi. Dobra, wiem gdzie, ja, dobra, jesteśmy na miejscu, widzowie. Tak, bo ja zrobiłem screena jak byłem na respie, a nie na w tym, na bazie. Muszę zrobić screena w bazie. No, to jest już nasz portal, dobra, bajka. Muszę sobie, o, jak będę miał beacon'a, to tutaj sobie przekopię tak, żeby mógł dopłynąć typowo do samej wioski, bo teraz tutaj nie mogę dopłynąć, przez to, że to jest trawa. A tu zaraz będzie z kolei kolejne jeziorko. No, z drugiej strony można tu mostek zrobić, nie? Jakiś. A można zrobić i most, taki przekop w mierzei pajksowej. Siema wieśniory, wróciłem. Wrócił wasz pan. Zarobiście. Mamy szablon kowalski. Ja, i wiecie, co możemy zrobić z tym szablonem kowalskim? Pa to, pa to, pa to, pa to, pa, to, pa, 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 teraz, pa, 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 nie, no, za dużo diamentów mnie tu będzie kosztowało. Yy, na razie mnie nie stać na to, ale, trzeba będzie pozbierać. Kurde, pójdziesz, won, na nie mi tu się pamiętasz, Wynocha! Dobra. Yy, niemniej mamy to, co, to, co potrzebowaliśmy. Teraz jedyne, co nam potrzebne, to znaleźć jeszcze debris. W ilości sztuk, kurde, dużej. Yy, to mogę zostawić, to mogę zostawić, kola to mogę zostawić gdziekolwiek, cokolwiek podkładać. Nie jest źle widzę. bym powiedział, że nawet jest dobrze, że ta wyprawa, tą wyprawę mogę nazwać nawet jakimś tam małym sukcesem, bo po pierwsze, nie wywaliliśmy się na głupi łeb. Co jest? W moim przypadku wiecie, że to jest. Ej, przepraszam, co, co, co to za zbiorowisko? Halo, halo, halo. Ty, no wyganiają mnie z mojej chaty, no hamstwo i drobno mieszkaństwo! Co za chamy prostaki, dobra, ale mnie interesuje czy nas Ziutek ma może jakąś nową recepturę na przehandlowanych rzumeczku, co tu masz? Pogromcenie umarłych, aha, aha, gówno Ja no, ty na no, dyskotekę se tu robią Zrobię sobie jeszcze jedną łódkę I jeszcze jedną łódkę, dobra, mamy dwie łódki I idziemy z powrotem polować na Etki no, wracając, to powiem, że się zastanawiam troszeczkę, jak to będzie, czy mi się uda wrócić tutaj, ale piechotą. No, nie no, jednak dużo kratek przeszliśmy, myślę, że spokojnie z 200 kratek żeśmy tutaj zrobili, jak nie lepiej. Eee, w piekle. O, jest Enderman. Mój przyjacielu, proszę wejść do tej łódeczki. Mój przyjacielu, pozwiedzamy razem świat. Ja zwiedzę ten, ty zwiedzisz tamten. Będzie fajowo i nie mam rymu, ale daj perłę. Hamie, no nie dałeś jej. Ty dobra, ale powiem ci, że drogę pamiętam w sumie jest żadna filozofia, prosto w lewo, w prawo i znowu prosto. No 5 minutek nawet nie, w piekle i jestem na miejscu, nie, a w normalnym świecie człowiek wędruje, wędruje i końca nie widać. Nie no, też tam w normalnym świecie też z 15 minut max nawet nie. Ale my tu przyszliśmy po Edwardy. Edward, please jump to my łódka. Dobrze, że ja go nie zaatakowałem, byłem pewien, że on wszedł do tej łódki, nie. Edward, hello, Edward, what's going on? Edward, no waku! Właś do tej łódki. Z tymi perłami to będzie kurde, jak z tymi czaszkami coś czuję. Tylko ty, ile ja bym tych pereł potrzebował? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 pereł w skrajnym wypadku bym potrzebował na portal. Czyli 12 pereł na portal plus chociaż z 20 pereł na trogę, nie? Czyli co 32 perły? Tak lekko licząc. Kurde, dopiero siedem pereł. Prościej by było złapać jakiegoś Hoglina chyba i z nim przehandlować za złoto. Tam jest Hoglin. Hello. Musiałbym go jakoś sprytnie zabudować. Czy ty jesteś jakiś głupi czy głupi? O, widzisz? Jak chcesz to potrafisz. Ha 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 ha. No, witam cię, mój drogi przyjacielu. A co tam dla mnie masz? Muszę iść okraść twoich ziomków ze złota albo po prostu wydobyć tutaj trochę złota. A może akurat, dropnie, Dilujemy się, ziomek. Dobra, co tam masz dla mnie? To mi dałeś? To? A, to i to? Słaby biznes. Potrzebuję więcej złota. ja może bym wlazł tam jeszcze raz na górę. Zobaczył, czy nie mają złota kapkę. Ooo, zmora stawonogów, też się przyda w sumie. Debris! Debris, debris, debris! Właśnie, ty, a jakbym tymi tunelami poszukał sobie, kurde, tych sztabek złota? Tu lawa jest. Nie, dobrze. Myślicie, że oni pilnują złota? Dobra, ty, ja bym musiał pewnie zejść najniżej, jak się da i jak zlezę najniżej jak się da wtedy powinienem ob spróbować obkopać pewnie to jakoś dookoła z tego co pamiętam jak się speedrunowało to się obkopywało to dookoła i wtedy tam było złotko, w którejś z komnat bo tutaj jak będę po tym łaził no to się nadzieje na bombę nie, mur beton, że wyrwę na banię i, i, i kończymy balet dobra zlazłem do spodu aha patrz tu jest tunel jeszcze dobra to idziemy tam, idziemy w ten tunel, dobra wyłączam shadery Wyłączam shadery, żebyście trochę więcej widzieli. Ej, czy ja jestem na miejscu? Czy to gdzieś tu jest? Właśnie, gdzieś tu to powinno być chyba, nie? Trzeba tu wszystko rozkopać. Na razie to kilow tylko marnuję, lepiej żebym to znalazł, bo będzie gnój. Słyszę chrumkanko, idźmy w stronę chrumkanka. Jest, mam. Dobra, dobra. Jedno. Drugie. Jest, dobrze. Okej, okay, trafiłem. Mam to. Ile tego jest? Git. Myślicie, że jeszcze tu będzie więcej tego? O nie, 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 o nie. Hu, więcej szczęścia niż rozumu, widzowie, więcej szczęścia niż rozumu. Więcej szczęścia niż rozumu. 9 bloków? Eee. Wiecie co, ja ja idę so <laughs> idę sobie stąd. <laughs> Ale mi się kurde ciepło zrobiło. Ja wolę handlować ze swoimi świniukami, które mam pod kontrolą, tam u góry, gdzie to jest wyjście. Jednak wiecie co, połażę tu bez shaderów, bo kurde, tutaj od tych shaderów już mnie oczka trochę zaczęły boleć w tym piekle. Mam złote, mam złote cichobiegi, więc może uda się przetrajdować z tymi ciulami stosunkowo bezproblemowo. No Obraj, no tyle sztabek to powinny dropnąć mi te. Ciekawe czy hogliny mogą dropnąć debris. Dobra, 12 pereł na portal już mamy, jeszcze tak... 30. Ej, kurde, poszedłem zamknąć okno i mi się Hoglin przyszedł do mnie ty. Ziomek, robimy dila, chodź tu. Pa, cyk. Cyk. Masz tu 17, dawaj perły. O. O, buciki Coś czuję, że prędzej sobie zrobię drugi portal niż kurde, dropnij mi ender nie? O, perły, aż trzy! O, Ty się nie rozpędzaj tak. Ziomek, ej no nie wierzę. Ponad tak złota i ten śmietnik dał mi tylko trzy perły. Nie nadajesz się, nie nadajesz się do handlu. Trzy perły za ponad tak złota. Wiecie, ja miał z tego marchewek? Przecież to jest jakiś absurd. Jakiego trzeba mieć pecha, żeby dostać tylko trzy perły dwie godziny nagrywania i dalej nie mam spełnionego celu z oczami, nie? Po prostu abstrakcja. Ja w domu mam trzy, tu mam pięć, tam 18 to tak chociaż z 25, jakbym miał, jakby to było mega daleko, to powinno mi wystarczyć, nie? Mam was taki pereł i zajęło mi to niecałe 20 minut z diamentowym mieczem. Nie chcę mi się wcześniej tłukłem ze srebrnym i całe gówno dropiło. Wydaje mi się, że moja teoria o tym, że jeżeli Endermany zabijasz diamentowym mieczem, to dropi częściej jest prawdziwa. Jednakże chciałbym, jeżeli ktoś z Was będzie grał w Minecrafta niedługo, sprawdźcie to, proszę. Spróbujcie dropnąć, zmierzcie czas. Spróbujcie dropnąć 16, znaczy stack pereł. W sensie 16 pereł mieczem. Srebrnym i 16 diamentowym. No, nie chce mi się wierzyć, po prostu, że to nie jest prawda, nie? Bo to tak legitnie wygląda. Widzowie, że to się w pale nie mieści. Ale, Git, e, mamy wszystko co chcieliśmy, czyli zahaczyliśmy bastion. Z bastionu e, wzięliśmy tamten ulepszacz. E, no, teraz jedyne nam pozostaje co to kopać. Kopać, kopać i, i, i jeszcze raz. Kopać debris, nie? Czysto teoretycznie możemy jeszcze sprawdzić ten bastion, może być trochę więcej tam, ale to jest ten taki. To nie jest ten bastion z kaczuchą, nie? Więc raczej. Nie, nie, ma te... nie ma też tam mostu, więc nie zakładam, że to będzie tam jakiś mega drop tego debrisu, szczególnie, że chyba z tego co się orientuję, najwięcej debrisu dropi na moście. To nie jest ten bastion z mostem, więc ja bym w sumie ten bastion sobie olał, bo tam pewnie maksymalnie z jeden debris znajdziemy. No, a jeden w 16 to jest tak trochę średnio, nie? I potrzebujemy ile 16, nie? 4, 4, 4, 4. No, 16 potrzebujemy, żeby zrobić sobie cały set. Na no, wydaje mi się, że lepiej wyjdzie nam, jakbyśmy poszli sobie na tamten biom, ten drugi tam i tam sobie łóżkami detonowali. Albo nawet kopali ręcznie. Czyli co, wychodzi na to, że farmę owiec by trzeba było zrobić na łóżka w takim układzie. tak biegnie ty. Budzirej, tu mamy statyw, więc tego statywu nie muszę robić, więc tak naprawdę możemy wszystko wpakować od razu w ten, w oczy kresu, chyba tak to się nazywa, dobrze, to 16, to 16, bach, mamy, elegancko, z ciekawości w którą stronę to poleci. Tam gdzieś, w Tamtą stronę. Dobra, no to już wiemy, że w tamtą stronę będziemy... O, może by zrobić jeszcze wycieczkę do tego? O, i cyk. Sprawdź księgę receptur. Zarąbiście. Tylko w tej księdze <coughs> receptur za dużo mi nie będzie. Bo potrzebuję złota i całego innego gówna. Ej, naprawdę, muszę tu zrobić w porządek. Zrobię sobie jeszcze z osiem tych oczu i wiecie co? Ja chyba spróbuję jednak znaleźć strongholda jeszcze. Najwyżej, jeżeli ten odcinek będzie trwał mega długo, to sobie go potnę tak, że po prostu będziemy po prostu lecieć, tak wiecie, pyk, pik pyk, 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 pyk. Ja bym chciał Chciał chociaż mieć, wiecie, koordynaty zapisane, żeby później już od razu sobie móc iść do tego. Do tego gówna. A tam jeszcze diamenty może znajdziemy. No to jest kurde plan. Ciekawe jak daleko. I byle nie na wodzie. Ale by, się, ale by była beka, jakby się okazała, że gdzieś tutaj mam pod nogami, co? Bo tu mam wszędzie blisko jakieś te komnaty i tak dalej, to w sumie jakby było ten, to dla mnie bomba. Tam, w tamtym kierunku, dobrze. Gorzej, jak to będzie na jakiejś takiej górze, że trzeba będzie. Wiecie, wprowadzi mnie na górę i będę musiał się wkopać. Eee, to by było bardzo niefartowne. Ej, wioskę znalazłem drugą. Fajen. Macie kowala? Ej, tam jest chyba kowal. Albo i nie. Aha, w tamtym kierunku, dobrze. Siema wieśniory, płacić haracz. Jakąś biedną wioskę trafiłem. Naprawdę, ani słomy, ani nic. A tu jest trochę słomy, dobra. Ogólnie wezmę sobie trochę węgla, bo w sumie mi się przypomniało, że nie wziąłem sobie pochodni z chaty. A do holda bez pochodni tak trochę 2 na 10. Nie wiem dlaczego ja nie zostawiłem tych rzeczy w bazie ogólnie. No, mądry Patryk jesteś, mądry. Bardzo mądry. Szkoda tylko, że inaczej. Idźmy dalej, bo ta wioska mega biedna. W sumie, Patryk, to włącz sobie shader, jak już tak wędrujesz. A, od razu lew... Pięknie. I żeby zaraz się nie okazało, że ja na piechotę naokoło jakoś dolezę do tego mojego portalu. Chociaż w sumie, szybciej bym na chatę mógł wrócić, jakby to gdzieś było tam w okolicy. Ej widzowie, dzisiaj mi chyba w Minecrafcie szczęście lekkie dopisuje mam wrażenie, żadne oczko mi jeszcze nie pękło. To czekaj Patryk, daj mi chwilę, zaraz szczęście ci się skończy. Uuu, co fanko widzowie. Czy co tu gdzieś na tej polanie koło wieśniaków? To no w sumie dla mnie bomba, bo by było łatwo tutaj dotrzeć, bo wiecie, mamy punkt orientacyjny w postaci wieśniaków, nie? O, dobra. Pękło w końcu jedno. Dobra. Jest to pode mną. Czystej teorii. Dobra, co widzę? Ja będziemy schodzić po prostu w dół sobie na dwa i zobaczymy, czy coś się trafi. Ej, no i co? W tą ścianę wnikło. O, mam! No jestem, widzowie. Hello! O. Oczywiście, zapomniałem o tych wajzach. No, siema! Tu nic? Ło! Nieładnie tak od tyłu mnie zachodzić, sfaniaczki. Bardzo nieładnie. Weźmiemy sobie srebrny mieczyk. O, już, już ci pery idą. O! u! Za co by to, za co by to, za co by to, za to. To nie. O, to tak. Czy to jeszcze jest? Cześć. Wziąłbym tego. Za co? Hmm, tarcze weźmiemy do ręki w sumie. Ej, beskitu. Drzwi będziemy rozwalać, że będziemy wiedzieli, że tędy byliśmy. Tutaj, o. A kolejny ciper. O, i skrzyneczka. O, redstone. Tak, redstone biorę. Redstone. Się... Ej, ja miałem kill off. Redstone się zawsze przyda. Ale gdzie jest portal? Jakaś jaskinia. Ej, sporawa. Fajnie, ale nie mam czasu. <noise> Mob spawner. Połączony z tym. Ale fajnie! O i płyty! Też fajen! Takiej chyba nie mam. Czy to jest portal? Tak! Świetnie! Ej, bo ja mam tu ten... stawonogów, a to jest na nich! Dobre! Maśniutko. Ile oczków brakuje? WSZYSTKICH! YAAAAAAA! Ja! Wszystkich oczu brakuje, nie wierzę, w, nie wierzę w to po prostu, że wszystkich, autentycznie, że każdego jednego zabrakło. Ah, dobra, jest OK. całe szczęście, że, że wziąłem te rzeczy ze sobą, OK, teraz tylko trzeba to sobie jakoś poznaczać. fajnie, i gitara. Dobra, ej, no jest C, jest C, mamy wsią, mamy wsią, wiemy gdzie co jest. Możemy się spokojnie wracać do bazy i sobie tu kiedyś wrócić po to. Możemy sobie tutaj to jakoś oznaczyć sensownie. sobie Zabuduję, żebym przypadkiem nie spadł. No, teraz raczej powinno być widoczne. Chciałem powiedzieć, że sobie zrobię jeszcze screena. Cyk. OK. I możemy się wracać do naszej bazy. I teraz tak, punktem orientacyjnym była ta wiocha. O dziura? Ja. Diamenty! Ej, nie, tego nie odpuszczę. Tego nie odpuszczę. Jak los daje tak pod ryja, to trzeba brać. Jak tam zleść? Nie mam wiaderka. Jak skoczę, to umrę. Na bank. Czy nie ma tu gdzieś jakiejś małej rzeczki, że mógł sobie po prostu tu wpuścić coś? Ale będzie ładny wodospad widzawie. Jak się uda, to prosto na diamenty. He boj. Lecymy po diamenty. Siemano. Nie no, ale to było hamstwo. Hamstwo. Niesamowite hamstwo mnie spotkało, drodzy widzowie. Łe, łe, łe. Niesamowite wręcz hamstwo i podłość. Jeden diament. Jeden diament. Ja tu się gimnastykuję, żeby tu zleść. A oni jeden diament. No bardzo nieładnie, bardzo nieładnie z ich strony. No ale dobra, zawsze to jeden diament do przodu, nie? Masz chyba sobie nazwę ten diament, nie? Jak macie jakiś pomysł, jak nazwać tego diamenta, to autentycznie jestem w stanie go poświęcić. Po tym, co przeszedłem, żeby go zdobyć. Jestem w stanie go poświęcić na to, by go nazwać. O ile będziemy mieli jakiś name, tak. Więc swoje pomysły zostawiajcie w komentarzu, jak nazwać ten oto diament. <laughs> to jest jakiś kurde żarny nieśmieszny. I znowu, drodzy widzowie, jesteśmy w naszym domku. No, czy naszej wiosce. Domkiem to ciężko nazwać. Hello! Dobra, mamy kolejną skrzynię. Ja tak wrzucam wszystko do tej skrzyni, nic nie segreguję, a później szukam jak debil tego wszystkiego. A właśnie, miałem sprawdzić, gdzieś mamy taką złotą płytę. Tu nie widzę, tu nie widzę, tu nie widzę, tu nie widzę. Ej, no ale mieliśmy gdzieś te płyty. Ej, zaczynasz mnie wkurzać, gościu, nie? A tu są. Ej, tu miałem taką. Niepotrzebnie ją brałem. No nie jest to, można spalić w takim razie. Dobrze, ten jeden diament samotny odkładam tutaj. Tą, nasz, tą naszą zdobycz jakże cenną. Dobra widzowie, Sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda tak, że nie wygląda. Zrobiliśmy dzisiaj moim zdaniem naprawdę dużo. W ogóle miałem zobaczyć, ile ja tych endermanów utłukłem. Stworzenia. Enderman, 60 Endermanów, 60 Endermanów i no to w sumie tak co drugi Enderman dropała perła, nie? Jakoś takoś, dawać jeszcze shaderki na koniec odcineczka. E, dobra, w kolejnym odcinku na 200% widzowie robimy magazyn, bo już mnie to wkurza. Robimy magazyn i robimy w tym magazynie porządek mamy skóry, więc ramki będzie można zrobić. To, więc w takim wypadku na pewno robimy sobie magazyn. Teraz się zastanawiam, co zrobić jako drugie, ponieważ budowa nam zajdzie na pewno sporo na budowę, więc zastanawiam się, żebyśmy może z poszli sobie poszukać debrisu. W sensie możemy zrobić taką. W następnym odcinku i w sumie myślę, że to, wydaje mi się, że to będzie najsensowniejszy pomysł. Że po pierwsze budujemy sobie magazyn gdzieś tutaj, powiedzmy, albo gdzieś tutaj, nie jestem pewien jeszcze gdzie, muszę znaleźć lokalizację jakąś sensowną. Więc robimy magazyn i druga rzecz, jaką robimy, to poszerzamy, powiększamy farmę owiec, gdzieś tutaj owce łaziły. Tak, tu mamy jedną, więc drugą ewentualnie znajdziemy. Dlaczego te głąby tam weszły? No nie, nie wierzę w to, nie? No, świnie mi uciekną przez was. Wszystkie świnie uciekną, ale golemy nie uciekną. Nie wytrzymam. No, gdzie leziesz, klocku, w drugą stronę, no? No i została farma krów. Cudownie. Ale mamy aż cztery golemy. Jezu, ale armia. No, tutaj będziemy musieli sprowadzić jedną owcę. Te krowy przyniesiemy ewentualnie tam, jak już się tak rozdzieliły. I tutaj zrobimy farmę owiec, tam zrobimy farmę... Krów taką tymczasową, bo chciałbym docelowo zrobić taką wiecie, stodołę, fajną i tak dalej. Już nieraz widzieliście to na moim kanale. O, na przykład taką, jak budowałem tą czerwoną, zarobiście, ona mi się podobała. Tylko bym musiał ją przestylizować, żeby pasowała do domku i do magazynu, którego jeszcze nie zaprojektowałem. Więc jest jakiś pomysł. Tak, więc e, podsumowując, w przyszłym odcinku magazyn, pierwsza rzecz. Farma owców, druga rzecz. I może, jak będzie brakowało mi czasu antenowego, to pójdziemy kopać debris. W sensie kopać debris mam na myśli wysadzać łóżkami, nie? Tylko sobie przez pierwszy przetestuję na jakimś innym serwie, jak to się jak to się robiło. W sensie właszk, żebym, żebym siebie przypadkiem kurde nie wysadził. No, ale, ale jest plan, jest plan i myślę, że jest dobry. Teraz mieliśmy dwa takie odcinki, gdzie dużo rzeczy robiliśmy, jakieś walki, coś tego, podróży, zwiedzanie, więc czas najwyższy jest trochę znowu wystopować, zrobić tutaj coś. Dobra, wydaje mi się, że jest git. 3 godziny 18 minut to nagrywam. Stawiam, że będziecie mieć z tego 30 max 45 minut materiału. No, ale nic, mam nadzieję, że się fajnie bawiliście, bo w sumie, albo że chociaż coś smacznego zjedliście. Z mojej strony to wszystko, dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejny piątek. Siema Rapowelsu, ja cześć i miłego weekendu, tygodnia, życia wszystkim. Hej